Siemano, witam serdecznie. Dziś zrobimy sobie samony na nowo rocznicowym banerze. Od razu zaczynam, jakby nie będę opisywał, bo jest on dosyć długi, więc będę to w trakcie mówił. Mamy do wydania na całe kółeczko 200 kamieni. Jak widzieliście, jest zastęp za 20, 30, 50, 50, 50 kamieni. Wszędzie 10 postaci. Wszędzie jakiś typ jest gwarantowanej postaci. Przepraszam, jak będę miał zadyszkę, bo biegłem, żeby szybko nagrać ten filmik, żeby się jeszcze dzisiaj wyrobić i dla was, i dla siebie, bo jestem bardzo ciekaw, czy wylosuję, uwaga, Bulmę, Dali Twister. Bulmę to jest taki typowy, jakby typowa postać, która przewyższa ten, znaczy, no tak bajtuje, żeby summonować na tym banerze. Dobra, mamy pierwszego gogetę, którego mam 100%, był on tutaj zalecany. Jeżeli nie macie kamieni, jeżeli nie macie zamiaru wydawać 200 kamieni, bo to nie jest taki baner, że 100% trzeba summonować, bo nie ma tu żadnej nowej, topowej postaci, ale wszystkie, które są, większość, jest jakoś użyteczny. No, tym bardziej ostatni step God Goku, który może być Bulma, STR, LRK. I w ogóle po drodze też można ją trafić bodajże. Także zobaczymy. Jest LRK, Goku SSJ3, którego nie miałem. Jest to jedna z najstarszych LR-ek, których nie mam, więc się cieszę, że go dostałem. Tym bardziej, że prawdopodobnie dostanie on Extreme Z Awaken. Na japońskim serwerze właśnie wyszedł SSJ3 Goku, no taki powiedzmy tego typu jako URK, jest świetny, więc wydaje mi się, że i LRK zrobią dobry dokan. Generalnie będzie tu dużo fuzji, bo mamy dużo gwarantowanych, polecanych, jakby nie patrzeć na tym sumonie. No i w tym LRK, także zobaczymy. Na razie jedna LRK, która dobrze uzupełnia moją drużynę. Poza tymi jest Goku Youth. Ten summon dla mnie jest o tyle fajny, że jest tu dużo postaci, których nie mam. Oczywiście Goku Youth jest świetną postacią, daje redukcję obrażeń i jest spore obrażenia robi i w ogóle, ale większość z nich powoli się aż tak nie używa. Jakiś czas temu, tam pół roku czy coś, no to Goku Youth mógł być jakby w każdej drużynie, gdzie on należy, a teraz powiedzmy, że no nie w tych słabszych drużynach pomoże, a w tych najlepszych jakby może dla niego zabraknąć miejsca, ale ja go nie mam, więc się bardzo cieszę, że go wylosowałem, tym bardziej no właśnie. I Yamcha. To jest kolejna postać, której nie mam. Oj, on był tak jakby dodatkowo. I Kaioken Goku, którego już mam dużo. Tak, to jest postać, którą chyba na rocznicowych summonach widziałem za często. Za często. Dobra, idziemy dalej. Czyli dostałem już trzy nowe postacie dla mnie. Dla kogoś, kto gra 7 czy ileś już lat, nawet nie wiem ile tam jest, 2,5 tysiąca dni. Także summon pod względem nadrobienia brakujących z tego roku postaci jest dobry, bo jak widać, no wiadomo, to jest też fart, tak? Możecie cały czas trafić to samo, co już macie. Ale ja, aż dziwne, bo połowy powiedzmy z tych Dokkan Festival tutaj nie mam, więc się bardzo cieszę. Goku WT World Tournament kopia też jak najbardziej się przyda, bo jest to jedna z takich lepszych postaci. Jedziemy kolejne kółko od początku. Na początku miałem zamiar, nie wiem, tak ciężko myślałem, czy tu zrobić 200, 400, 600, ale chyba zrobię 600, ponieważ bardzo ładnie dropi, no bardzo ładnie wychodzą te sumony. Jeszcze się zastanawiam nad Extreme banerem. Znaczy tam zrobię chyba tylko 20 i 30 kamieni. Już tych dalej po 50 nie będę robił. Generalnie to jest naprawdę fajna opcja. ST super typ teraz, New Year Dokkan Festival, jest naprawdę kozacki, bo mamy mnóstwo użytecznych postaci. No ten też jest Kaioken Goku. No, jak dostał Eza, to był wszędzie na jakieś ciężkie eventy używany. Niestety brak Tournament of Power kategorii, czyli Representative of Universe 7. Go troszeczkę tak w użyteczności na sam dół spycha, ponieważ postać jest może świetna, ale drużynę do niego znaleźć, gdzie wykorzysta swój pełny potencjał, to brakuje. No i dobra, jak widać, dostajemy mnóstwo dobrych polecanych, ale po drodze to zero użytecznych SSR-ek. Tą LR-kę mam, nie jest najgorsza, nie jest najlepsza.
że jedziemy dalej. Mam dużo kamieni, więc dla mnie jakby zrobienie tego sumona jest możliwe, nie dla wszystkich. I pewnie niejedną opinię dostanę też w komentarzu. W ogóle czekam na Alda komentarz. To jest osoba, która jakby razem z nim powiedzmy, jak no on zaczynał z moich filmików, z nim nagrałem chyba tam po 100 dniach czy coś, jak grać. W ogóle taki długi podcast, bo tam godzinny filmik był materiał. I gość teraz no naprawdę nieraz to z chęcią sama nawet przeczytam, co on tam ma do powiedzenia prędzej niż ja swoją jakąś opinię na temat czegoś dodam, bo gość jest naprawdę na bieżąco i czekam często na jego komentarze. Dobra, mamy kolejnego Goku. Lidera, którego nie jestem aż tak, w sensie bardzo lubię, ale zrobienie tych trzech superataków w tych czasach na nim jest zbyt późne. To transformacja jest zbyt późna, dobra, same fuzje. Blue. Nie wiem, który to jest step, ale no wiadomo, że teraz powinna być LR-ka. Jest Yamcha na jednej kopii. Yamcha to też jest ciekawa postać. Jakby ja go nie mam. Często tam widziałem, że no jak ktoś... O nie. Dobra, niech sobie będzie. Im trochę brakuje. Im trochę zdecydowanie tej LR-ce brakuje. No ale jest to fajna LR-ka. Yamcha fajnie. Jakby ja go nie mam. Nigdy nie używałem. Na frienda czasem brałem, ale nigdy takiego jego pewnego potencjału nie widziałem. Aczkolwiek mnóstwo uników. Damage nie najgorszy. Więc myślę, że będzie dobra opcja, żeby go gdzieś tam użyć. Jedziemy dalej. Czego bym jeszcze oczekiwał od tego banera? No nie mam Pan GT Tech, nie jest ona jakimś wyborem dobrym. World Tournament Goku jest znowu dobrą opcją. A i trzecie kółko już robimy. Wow. Najbardziej chciałbym go od Goku. Mam go, ale bez kopii. Aczkolwiek używam go w każdej drużynie, gdzie mogę, więc ta kopia byłaby świetnym wyborem. Oczywiście na nim to unik, combo czy critical hit, wszystko jakby mamy, więc nie wiem, co dałbym mu w hidden potencjał, ale dodatkowe statystyki jako kopia chciałbym, bo tak jak mówię, wszędzie go używam, więc to jest też STR LR Bulma i pchy God Goku podstawą, którą chciałbym używać. Nie wiem, czy tego Piccolo mam na Rainbow, chyba nie, więc się przyda kopia, bo fajny, ale zawsze troszeczkę mi tam brakuje, gdy go używam, że no może trochę oberwać. Może troszeczkę oberwać. No, także dajcie znać, co wy sądzicie o tym sumonie. Oczywiście nie ma tu nowych LR-ek, czy nowych postaci, topeki w ogóle, więc no, można powiedzieć, że średnio, ale do nadrobienia postaci, jeżeli nie macie większość z nich, a raczej to są banery, na których się nie samonuje, to powinniście coś zdobyć dobrego, tak jak ja. No, niestety te LR-ki, większość LR-ek na tym banerze są kiepskie. No, jakby no, Esther Bulma, tak? Czekamy tylko na nią, a reszta to są Dokkan Festiwale, które z założenia nie powinniście samonować, bo były to takie mocno poboczne postacie, także poboczne, ale jak... Uuu, Goku już na kopii! Nice! O, i ich też nie miałem, także bardzo fajnie, nie jest to jakaś świetna postać, ale się przyda. W ogóle nie wiem, czemu oni dali tego gościa jako jedna z tych, powiedzmy, tam ona jako dziewiąta pozycja na którymś właśnie stepie jest gwarantowana, no ona i tam trzy inne, bardzo dziwne, bo one jakieś nie były wykwintne. No ale jest no. Lepiej coś tam gwarantowane niż typowo losowa albo nawet niegwarantowana. Dobra, także jedziemy jeszcze dalej. Teraz mamy... O. Do niego też się przyda kopia, bo jak dostanie Eza, to będzie... Przerwało mi się nagranie, także dalej robimy. Były dwie jakieś słabe postacie i Yamcha, także fajnie, od razu kopia. Postacie, których w ogóle nie miałem, będę miał na kopii. Goku Hayoken, którego chyba nawet mogę już sprzedać. No, jest to LR-ka, którą niestety mam dużo kopii. No i fajnie, jedziemy dalej. Także ogólnie jestem zadowolony z tego, co mi wypadło. Jakby to też jest taki fajny, hype'owy summon, te 600 kamieni. To jest dużo, tak? Wydać 600 kamieni na Dokkan Festiwalu to jest naprawdę dużo tych multisummonów i na pewno coś nowego byście trafili. Więc
jak zostawicie kamienie, też się nic nie dzieje. Niestety nie trafiłem, tak jak teraz pisze R-kę, Jadzie robi, przydałby się SSR-ka kopia jakaś. Trunks chyba niekoniecznie mi jest potrzebny. Bulmy niestety nie ma. God Goku niestety nie ma. I tu chyba będzie ostatnia postać. Bardock jest to kolejna nowa postać, której nie miałem. Także generalnie się cieszę z tego, co wypadło. Nadal nie będę szczęśliwym posiadaczem Bulmy. Zrobimy teraz jeszcze tylko szybkie tutaj dwa smony za 20 i 30 kamieni. Ponieważ mamy 50 postaci. Jakby to jest dwa stepy, których bym nie omijał. Choćby nie wiem co, jakby jest tu gwarantowana jakaś ciekawa postać. Po drodze możecie też trafić różne. No, zobaczymy, może się coś poszczęści z tego. Jest Goku Black. Niestety on dostał dosyć średni Extreme Z Awakened.